Zagranie na prawą stronę, będzie okazja na to, aby zdobyć bramkę, ależ tutaj ta piłka przeleciała przez pole karne. Bramki trzeciej ligi odbędzie się już w najbliższą sobotę, a teraz groźny strzał i broni Kowalski. Wolinowskiego szansa na kontratak, już ruszają zawodnicy Złowicza, zagranie do środka pola, teraz troszkę szczęścia i będzie okazja na to, aby oddać strzał, jednak został on zablokowany przez Bartosińskiego. Wracamy na stadion w Łowiczu, na razie bez bramek, tutaj gospodarze grają z Sokołem Aleksandrów, nie zobaczyliśmy żadnych goli w pierwszej części gry, ale nie oznacza, że nie zobaczymy ich w drugiej połowie. Za chwilę arbiter główny, pan Piotr Marcinkowski, rozpocznie drugą część gry. Już usłyszeliśmy gwizdek, a więc oba zespoły bez zmian. Tutaj żaden szkoleniowiec nie zdecydował się na to, aby dokonać roszad w składzie Lis. Lis? Wolinowskiego. Wolinowski ma okazję, żeby uderzyć, ale tutaj wprost w bramkarza jeszcze Wolinowski. 1-0 dla Sokoła Aleksandrów. Świetnie to wykorzystał Michał Wolinowski. Bardzo dobrze rozpoczęli tę drugą część gry piłkarze z Aleksandrowa Łódzkiego. Do środkowania muszą uważać teraz piłkarze Sokoła i mamy doprowadzenie do remisu. Tutaj szansa dla Pelikana, jednak musi uważać Kowalski, bo tak. I teraz będzie szansa dla Sokoła Aleksandrów, coś nieprawdopodobnego. No tutaj komentator troszkę zaspał, spoglądając na kartki, na zmiany, natomiast to była doskonała okazja na to, aby strzelić bramkę na 2-1. Jest. I to była doskonała okazja, ale jeszcze lepsza interwencja, który będzie próbował zablokować piłkę. I teraz kolejna akcja. Zobaczymy, jak go wykona dośrodkowanie tutaj w kierunku Woźniczaka. Ta współpraca tutaj między kierownikami klubów, między kierownikiem a mediami jest dość istotna, tak jak możemy zawsze liczyć na pomoc Ireneusza Przybysza, tak dziś mogliśmy również liczyć na pomoc tutaj Radosława Domińczaka, kierownika Pelikana Łowicz. I teraz będzie doskonała okazja, ależ to wybronił Jakub Kowalski. Po tej akcji, czy jeszcze pozwoli pograć obu drużynom? Teraz będzie, co tutaj się dzieje w polu karnym? Nie ma rzutu karnego, ale bardzo groźnie zrobiło się w polu karnym. Jeszcze tutaj zawodnicy Złowicza próbują strzelić tego zwycięskiego gola. I tak pan arbiter główny kończy mecz. Podział punktów w Łowiczu. Sokół Aleksandrów remisuje 1-1 z Pelikanem Łowicz. Ja dziękuję za dziś. Michał Kiński, dziękuję również za współpracę dziś operatorowi kamery Kamil Nowacki. Kierownik Sokoła Aleksandrów Łódzki spisał się dziś na złoty medal. Także drodzy Państwo, widzimy się już w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia. Generalnie mieliśmy bardzo fajną, kluczową taką sytuację na 2-1 i być może byśmy wywieźli stąd szczęśliwie lub nieszczęśliwie lub zasłużenie 3 punkty, ale później też mogliśmy tego gola na 2-1 stracić, więc reasumując, wydaje mi się, że to dobry wynik, aczkolwiek też mądrzejszy będę, jeżeli obejrzę cały ten mecz. To wygląda, że pierwsze mecze to jest wielka niepewność, to nie są sparingi, to już są mecze o punkty, jest inne obciążenie psychiczne, co zresztą troszkę było widać, tak mi się wydaje, że nie wszyscy to ciśnienie wytrzymali w takim równym stopniu. Niektórzy ciągnęli ten zespół mentalnie, inni troszeczkę przysiedli. No, mamy nowy, ja wiem, no nie mogę powiedzieć, że nowy zespół, mamy inny zespół. Inne mamy jakby teraz cele i troszeczkę zmieniamy jakby nasz sposób grania, tak? Na ten moment próbujemy się odgryzać kontrami. Zły jestem, bo wyszło i nie wyszło, tak? No kontra wyszła i nie wyszło, więc tutaj jestem zły. Ale ogólnie to myślę, tak, wrócę do tego wątku, myślę, że ten remis to jest dobry wynik dla nas z perspektywy meczu. W pierwszej połowie za bardzo się cofnęliśmy, zdominował nas Pelikan.